Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista z cyklu bardzo szybkich poradników. Tym razem mamy program Alibre Design i uwaga, mamy już nową, najnowszą wersję 27. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą nową wersją, to wskazówek udzielę na samym końcu materiału, a teraz przechodzimy do meritum. I skupimy się na takim problemie. Załóżmy, że mamy bardzo wstępny etap jakiegoś projektu i wykonujemy jakiś zarys konstrukcji stalowej, tak jak mamy w tym przypadku. I powiedzmy, że nie przechodzimy tutaj jeszcze do modułu złożeń, nie korzystamy jeszcze z modułu złożeń, robimy sobie tak bardzo szybko taki wstępny zarys właśnie w samym pliku części, być może jako jeden plik, być może nawet jako jeden obiekt w ramach jednej części. I teraz być może bierzemy też, czy przewidujemy sprawy logistyczne, to znaczy, mając na uwadze, jeżeli jest to bardzo duża konstrukcja, tak jak w tym przypadku, może bardzo duża, nie, ale dosyć duża, to o ile nie widzimy wymiarów, o tyle możemy sprawdzić jej masę. Jak zobaczymy, mamy tu prawie 160 kg. No to już taką masą, żeby operować, no to być może będzie potrzebny dźwig. Skoro mówimy tu o jakimś dźwigu, no to być może trzeba będzie w jakiś sposób móc uchwycić tą konstrukcję tak, aby jej nie uszkodzić. W związku z tym być może przydałoby się tutaj jeszcze dorysować jakieś uszy, za które będzie można tą konstrukcję chwycić i móc w odpowiedni sposób ją gdzieś tam posadowić. No i teraz taka sprawa. Jeżeli na przykład mamy do stworzenia kilka wariantów takiej konstrukcji, no to wtedy nasuwa się na myśl, że będziemy musieli w każdym tym wariancie te uszy dorysowywać. Ale możemy wykorzystać możliwości programu, zrobić sobie te uszy raz jako jeden plik zewnętrzny, jako oddzielny plik, a następnie za pomocą operacji boolowskiej dodać sobie do naszego projektu. Czyli niejako nie korzystając z modułu złożeń, nasz plik, naszą część, myślowo traktujemy, jakbyśmy pracowali na złożeniu. I zaraz Wam pokażę, jak to działa. Otóż klikamy sobie na narzędzie Suma Boola. I program teraz pokazuje nam monit, w którym my musimy wskazać, co my chcemy do tego naszego projektu dokleić, jaki plik chcemy tutaj jeszcze dodać. No to mamy, powiedzmy, narysowane jakieś tam ucho. No i sobie dodajemy. Powiedzmy, że potrzebujemy dwa. I teraz w ten sposób zobaczcie, że raz rysujemy, a następnie sobie do tych kilku wariantów po prostu je wklejamy w ten sposób. I teraz uwaga, mimo że my jesteśmy nadal w module części i dodatkowo w funkcji boolowskiej, to ona dziedziczy po module złożeń relacje. Czyli możemy w ten sposób zapanować nad tym, gdzie ta zaimportowana przez nas część ma leżeć, czy też w jaki sposób ma być związana z naszym już istniejącym obiektem. I teraz zobaczcie, żeby móc lepiej tym sterować, jeżeli na przykład nasz wczytany plik, który chcemy połączyć, posiada jakieś dodatkowe płaszczyzny konstrukcyjne, a na pewno płaszczyzny związane z zerem, czy też globalnym układem współrzędnym, możemy to wszystko pokazać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym wczytanym obiekcie i kliknięciem tutaj pokaż geometrię odniesienia i pokażą nam się płaszczyzny. To samo robimy z naszym drugim obiektem. I teraz zobaczcie, relacje złożenia i w ten sposób, klikając odpowiednie płaszczyzny, tak jak w module właśnie złożeń, możemy sobie w odpowiedni sposób nasze detale, czy też nasze komponenty spozycjonować w naszym tutaj jako pliku. No, nie możemy wprost powiedzieć, że to jest złożenie, bo my nie jesteśmy w module złożeń, ale możemy sobie wymiary w odpowiedni sposób ustawiać, tak jakbyśmy niejako faktycznie z tego modułu złożeń korzystali i poprzez odpowiedni zakres, czy też odpowiedni wybór relacji jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jak dane wczytane komponenty mają się, że tak powiem, spozycjonować względem naszego głównego obiektu. I w momencie, gdy już wszystko mamy wczytane, gdy już wszystko jest spozycjonowane tak, jak tego chcemy, po prostu akceptujemy, klikając przycisk i uwaga, nasz obiekt został doklejony do obiektu, czy też nasze obiekty zostały doklejone do obiektu, który został wstępnie zaprojektowany. I teraz zauważyliście, że zmienił się kolor. No zmienił się kolor dlatego, że już to jest jeden plik. Już tam, już program nie widzi, że to są dwa oddzielne pliki, tylko jako jeden plik. Stąd przyjął po prostu kolor macierzystego obiektu. I teraz jak to wygląda w drzewie? Jak klikniemy sobie operację, rozwiniemy wszystkie operacje, to po prostu pojawia się kolejna operacja jako projektowanie Boola, gdzie właśnie widzimy, które elementy zostały dodane. W momencie, gdy wprowadzimy zmianę do tych obiektów
otwierając ich, edytując i odświeżymy, przeliczymy sobie na nowo nasz projekt, no to wtedy one również zostaną zaktualizowane. I teraz uwaga, jeżeli na przykład stwierdzimy, że chcemy je przenieść, chcemy w inny sposób posadowić w ogóle te nasze elementy, no to po prostu przechodzimy do edycji operacji boolowskiej i uwaga, po otworzeniu, czyli wtedy podświetli nam się na niebiesko cała ta nasza operacja i widzimy zarówno relacje, widzimy płaszczyzny, widzimy co po kolei się tutaj, że tak powiem, dzieje z naszymi obiektami. Możemy ponownie dodać jeszcze ewentualnie inne elementy. I jeżeli chcemy jeszcze coś dodać, to uwaga, w rozszerzeniach możemy zarówno dodawać pliki, jak i do naszego pliku możemy dokleić, że tak powiem, już złożenie. Więc nawet w ten sposób możemy sobie działać i tworzyć być może bardziej zaawansowane konstrukcje w jakiś sposób etapami, czyli budujemy wstępny zarys, następnie doklejamy to, co gdzieś tam już sobie zrobiliśmy, bo na przykład zapożyczamy z innego projektu i sklejamy z naszym projektem obecnym. No jeżeli wszystko skończymy, akceptujemy, następuje odświeżenie, przebudowanie projektu, no i wszystko jest gotowe. Także myślę, że bardzo ciekawa funkcja. No i jeszcze, żeby udowodnić, że to są faktycznie jedne obiekty, to zrobimy sobie przekrój przez tą płaszczyznę symetrii, przechodzimy do analizy, na przykład widok przekroju 3D, wybieramy kierunek, to żeby było widać, powiedzmy z tamtej strony, to odwrócimy sobie kierunek, zatwierdzamy, no i zobaczcie, że mamy tutaj brak jakiejkolwiek szczeliny. Jakbyśmy chcieli sobie dodać zaokrąglenie, czyli projektowanie, dodamy sobie na przykład zaokrąglenie, dajmy na to, żeby to było widać jakieś 4 mm, no to widzimy, że w prawidłowy sposób nam się to zaokrąglenie tutaj generuje, no i generalnie możemy dalej nad tym naszym obiektem pracować. Także tyle tutaj pokrótce, tak by właśnie wyglądała taka fajna funkcjonalność, z której możemy korzystać i w ten sposób właśnie dodatkowo niejako panować nad naszą koncepcją, czy też ją rozbudowywać. Zapiszę sobie ten plik. No i na tym byśmy tutaj tą szybką poradę zakończyli. A teraz w sprawie nowej wersji. Także ten odcinek, który nagrywałem, jest to sierpień 2023, właściwie już druga połowa sierpnia. No i właśnie wyszła nowa wersja 27 i teraz są pewne nowości. Natomiast jakby chciał ktoś się zapoznać, można powiedzieć, w trybie natychmiastowym, co nowego pojawiło się w programie, możemy sobie na stronie alibre.pl, mamy w tym momencie komunikat o nowej wersji, tylko teraz się przewinęło, możemy sobie tutaj właśnie kliknąć sprawdź szczegóły i będziemy mieli filmy nagrane przez dostawcę oprogramowania, przez producenta, więc możemy na szybko podejrzeć, jakie są funkcjonalności i co nowego mamy w programie, dzięki czemu tutaj zanim ja opracuję te materiały, no to już tutaj macie jakiś podgląd na to, co nowego się właśnie tutaj w tym programie pojawiło. A więcej szczegółów, gdyby ktoś był zainteresowany, również zapraszam na stronę datacomp.com.pl. Jest to firma działająca w Polsce, która właśnie jest dystrybutorem programu Alibre Design, więc jeżeli ktoś by chciał uzyskać więcej informacji w temacie, to zapraszam tutaj do kontaktu na stronie dostawcy firmy Datacomp. No i właściwie na tym sobie zakończymy. Ja dziękuję bardzo za uwagę, no i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.